Mówi się o tym, że wcześniak w ciągu pierwszego roku swojego życia 20 razy, około 20 razy odwiedza lekarza. Jakich specjalistów powinien odwiedzić? Ten okres po wypisie ze szpitala jest bardzo trudnym okresem dla rodziców, bo zostają praktycznie zdani na siebie. Na pewno dziecko powinno być kontrolowane przez neurologa, zwłaszcza te dzieci, które rodzą się poniżej 28 tygodnia ciąży. Na pewno takie dziecko musi być w stałej opiece lekarza neonatologa, czyli odwiedzać poradnię neonatologiczną. Oczywiście musi się też udawać do lekarza swojego pierwszego kontaktu, ponieważ tam zabezpieczane są szczepienia. Do tego czasami dzieci wymagają wizyty u kardiologa, na pewno u ortopedy i czasami u rehabilitanta, a zawsze na pewno przynajmniej raz dobrze jest, żeby fizjoterapeuci dziecko zobaczyli. Także plus do tego jeszcze dochodzi jakaś sytuacja, która się dopiero pojawi w czasie obserwacji powypisowej tego dziecka, kiedy trafia do nas do poradni. Także niestety tych wizyt jest dużo, a jeszcze do tego na przykład rodzice mają umówioną wizytę powiedzmy za 2 miesiące, ale dziecko jest chore, więc nie idą, więc muszą iść następnym razem. Znowuż muszą czekać. Te wizyty czasami się kumulują, czasami to dziecko idzie do lekarza neonatologa, do poradni i przy okazji jest badane przez fizjoterapeutki albo przez psychologa. Taki mały człowiek już jest bardzo zmęczony. Także no, pracujemy nad tym, to też jest pomysł i wielka idea pani profesor Kornackiej, żeby zorganizować takie centrum, żeby w jednym miejscu, przynajmniej w tych dużych ośrodkach, ci rodzice mogli przyjechać i dostać wszelką możliwą pomoc, opiekę, informacje, zwłaszcza jeżeli muszą przyjeżdżać ponad 100 kilometrów.